Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko.P94, a ja witam was w kolejnym odcinku z serii Moje Gry Pra, który może mieć dwie części, gdyż w tym odcinku zajmiemy się być może też przyszłym grą Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2, jeśli chodzi o wersję pecetową, dostałem któregoś razu na urodziny. I byłem z niej bardzo zadowolony, gdyż swego czasu po prostu Asasyny to była jedna z moich ulubionych serii gier. Bardzo mi się podobały. Jedynkę przeszedłem, jak mówiłem, w 7 językach. Przed tym, jak na urodziny dostałem dwójeczkę. Z tą różnicą, że tak naprawdę tej dwójki w wersji pecetowej nigdy nie uruchomiłem. Niestety. Były pewne problemy z instalacją, mianowicie to, że cały czas wymagane jest stałe łącze internetowe, więc co by... No, gra non-stop przy instalacji musiała być podłączona do internetu, a wtedy jeszcze nie miałem stałego internetu jak teraz, więc przy było, wiecie, 10-30% instalacji, na przykład, nie wiem, na godzinę, dwie tego internetu nie było w ogóle. No to instalacja była przerywana i po tych godzinę, dwóch, jak próbowałem jeszcze raz, to znowu dochodziło do na przykład 40%, na przykład, ale powiedzmy była przerwa w dostawie prądu i internetu nie było przez nie wiem, do końca dnia na przykład, więc tak czy siak nie było. Aczkolwiek powiem wam, mam Assassin's Creed'a dwójeczkę, mam w wersji cyfrowej na Xboxa 360, która dzięki funkcji wstecznej kompatybilności jest dostępna również na Xboxie One. Oraz mam również Assassin's Creed 2 także w wersji pudełkowej, natomiast w dość obszernym wydaniu. Jakim wydaniu? Ano, to już zostawię na inny odcinek. To będzie zupełnie inny materiał, dość odległy, powiem szczerze. I to tyle, jeśli chodzi o Assassin's Creed 2. Osobiście wam polecam, gdyż jest to naprawdę całkiem przyjemna gra, całkiem fajna, wciągająca historia. Nie jest to, co prawda, fabuła może najwyższych lotów, ale daje radę. Co prawda gra jest z 2009 roku, a więc ma 10 lat. A mimo to nadal potrafi bawić, cieszyć i naprawdę jest wartym tytułem ogrania. Ale na pewno nie jest dla osób, które nie lubią serii Assassin's Creed. To jest pewnik. Nie lubicie Assassin's Creed'a? To Assassin's Creed 2 nie przypadnie wam do gustu. Niektórzy mówią, że jest to najlepsza część Assassin's Creed'a 2. Ja się z tym nie zgadzam, gdyż za najlepszego Assassina uważam czwóreczkę Black Flag. Więc niektórzy, jak mówię, większa część społeczności Assassin's Creed mówi, że dwójka jest najlepsza. Ja się w tym w 100% nie zgadzam. Niektórzy mówią, że Brotherhood jest najlepszy. Ja się również z tym nie zgadzam. Ale ja osobiście uważam, że Assassin's Creed 4 Black Flag to właśnie ta najlepsza odsłona całej serii. A tuż za nim jest Assassin's Creed Syndicate. Tak więc to by było tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. I widzimy się w następnym materiale, który pojawi się z kurwa, za jakiś czas, bo zanim prześlę te wszystkie materiały, które w tej chwili mam tutaj nagrane, to minie, kurwa, sporo czasu. Dzięki za uwagę, do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!